Okej. Okay. Skończyliśmy poprzedni fragment odrobinę w innym miejscu. No, ponieważ skończyliśmy dokładnie tam. I jesteśmy tutaj. Dlaczego? Jak to się w ogóle stało? Ano tak, że zapomniałem kliknąć przycisk nagrywaj, w związku z czym cały czas moja konwersacja i tok rozmowania i w ogóle bla bla gadanie było, ale było do ściany. I dopiero dosłownie minutę temu zorientowałem się, że nie ma czerwonej kropeczki w prawym górnym rogu. W związku z czym coś jest nie halo. No i jest coś nie halo. Próbowałem wrócić tam. Ale niestety tutaj nie ma jakoś tak specjalnie jak zejść. Jakby chciałem całą podróż odbyć po raz kolejny, ale nie było jak zejść. Tak naprawdę. Ale i tak tutaj będziemy wracać po nakrótki, których na pewno sporo jeszcze pominę. Więc niech będzie tak, że stamtąd, z tamtego ogniska dokładnie wróciliśmy. Dostaliśmy oczywiście nowy łuk, o czym wiemy. No i tak. Także popsnijmy tutaj. Tu jest nowa jakiś grobowiec, w którym jeszcze nie byłem. W trakcie podróży do tego grobowca właśnie zorientowałem się, że coś jest nie halo. Nie nagrywam. Brawo ja. Także jakieś 4-5 minut poszło sobie się kochać. Ale mam nadzieję, że nie będziecie jakoś super wściekli z tego powodu. I mam nadzieję też, że wiele nie... Że po prostu nadrobimy to, bo wiele nie straciliście. Tylko trochę wspinałem się, nic więcej. Idziemy wspólnie do grobowca. Salany skarbiec. Karabin szturmowy. No dawaj. Strach zapalający twoją żół przy uderzeniu kałuży ognia. A może być. To na pewno była część ośrodka badawczego. Czy zostali tu przysłani, żeby zbadać burzę? Zasilanie jest nadal włączone. Jak to możliwe? Kind of magic. Nie no, sowiecka robota, to wiadomo. Mało reprezentatywne. Musi uciekać droga przez wodę. Mało reprezentatywne, ale na pewno działa. No. Trzeba przyciągnąć. Trzeba wyjąć ten bolec z wody. W innym wypadku to woda nas skoro porazi prądem. Będzie zgon na miejscu. Chyba działa.
artefakty ze starożytnego grobowca. Czego oni szukali? Pełni odpowiedzi. Dalej. Wszystko się tutaj zawaliło. Szczególnie łażenie po tym kompleksie to tak średnio bezpieczna sprawa powinna być. Nagród trochę. Fajnie. Będzie co zbierać. Idziemy. No, przecież stoję przy tym. Cholera, jeszcze nie mogę tego zrobić. Aż to tutaj, tak? Tutaj mamy książeczkę. Słoneczna królowa starzeje się. Wkrótce wybierze swoją następczynię. Obawiam się, że będę nią ja. Jestem teraz jej ulubienicą. Rozpieszcza mnie, nazywa swą najdroższą pierwszą córką. Trzyma mnie zawsze przy sobie, jak lalkę. Czesze mi włosy, ubiera w swoje ulubione stroje. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo mnie to niepokoi. Jeszcze bardziej jednak martwi mnie to, że ciągle spogląda na moją twarz, jakby patrzyła na własne odbicie w lustrze. Biedna puszki. Rozumiem jej niepokój, no bo wiemy jak to o co chodzi, prawda? Reinkarnacja, przenoszenie duszy i tak dalej, no. Nic fajnego. Daleko się rozbiliśmy, tak patrzę. Jest punkt.
Amo. Mamy trochę surowców. Karabin możemy ulepszyć. Dziękuję wam w tym momencie. Chociaż może, biorąc pod uwagę fakt, że był tam spory fail, to może zrobimy jeden dłuższy odcinek. Ale my mamy zawsze dłuższe odcinki. Okej, kończmy ten interes. Spotkajmy się w kolejnym. Trzymajcie się i cześć.